Zastanówmy się razem, co to znaczy dodać liczbę. Zacznę od prostego przykładu. Zapiszę takie działanie. 1 dodać 1. 1 dodać 1. Ile to będzie? Chcemy wiedzieć, ile to będzie. Możemy na to popatrzeć tak. Mamy jedną fioletową kulkę do gry. Wkleję ją. Mamy jedną fioletową kulkę do gry i jedną niebieską kulkę do gry. I jedną niebieską kulkę do gry. Ile kulek mam razem? Myślę, że już wiesz. Razem mam dwie kulki. Tutaj jest jedna kulka i obok druga kulka. Czyli razem mam dwie kulki. Zatem 1 dodać 1 jest równe 2. Proste, prawda? Zróbmy teraz coś ciekawszego. Chcesz wiedzieć, ile to jest? Postawię najpierw znak zapytania, żeby było ciekawiej. Ile to jest? 2 dodać, dajmy na to, 3. 2 dodać 3. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i odpowiedzi na to pytanie. Możesz skorzystać z mojego sposobu z kulkami. W porządku. Spróbujmy zrobić to razem. Zrobimy z kulkami. Mamy 3 niebieskie kulki. Wkleję 3 niebieskie kulki. 1, 2 i 3 i 2 różowe. Kleję 2. Tu jest 1 i tu jest 2. W porządku. Policzmy, ile razy mamy tych kulek. Mamy 2 kulki różowe i jeszcze 3 kulki niebieskie. Ile to będzie razem? Policzmy. Tu jest 1 kulka. Druga kulka, 3, 4 i 5. Zatem zamiast znaku zapytania powinna wpisać liczbę 5. Zatem zmarzę ten znak zapytania i tutaj wpiszę 5. Czyli 2 dodać 3 równa się 5, a 5 jest równe 2 dodać 3.